Jaki wstyd. Druga faza to była faza ucierania poglądów. Nie wiem, jak to pani tłumaczka przetłumaczy na angielski, ale ucieranie to jest coś jak w wielkim tygrym. Jeżeli trze się, aż się zrobi jednolita masa. Ucierano poglądy przez długotrwałą dyskusję. Ale jeśli to nie pomoże. I nie, choćby jedna osoba niezdecydowana, albo przeciwnie, to mogła stać na sali Parlamentu Polskiego, krzyknąć liberum veto i czym prędzej uciec. Zrywała w ten sposób sobie. Więc polska szlachta wymyśliła trzecią fazę działania. To była faza bigosowania. Jak pani tłumaczka to przetłumaczy, nie wiem. Bigos to szczególnie specyficzne polskie danie. Kapusta siekana i siekane mięso, długotrwale gotowane. No i trzecia faza, siekanie, bigosowanie polegało na to, że krewka szlachta chwytała za szablę i takiego, który psuł ustrój państwa, który psuł prawo, po prostu brała na szablę. Witam ponownie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa, przypominam, nadawana z Sawannach w stanie Georgia, gdzie obchodzimy 243. rocznicę śmierci Kazimierza Pułaskiego, zjazd klubów Gazety Polskiej, a jest już z nami Mirona Hołda. Mirona, wytłumacz, o co chodzi, dlaczego przypominamy ten przepis Komorowskiego na bigos, który no, odbił się szerokim echem w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Tak, dzień dobry, ja pozdrawiam pana redaktora z Polski. Dzień dobry państwu. Tak, kiedyś właśnie prezydent Komorowski uczył bigosowania Amerykanów. To była jedna z najgłupszych jego wypowiedzi. Polecam sobie wygooglować. To będzie 5 najgłupszych wypowiedzi w internecie pana Komorowskiego. No a teraz chyba pozazdrościł Elonowi Muskowi, Sikorskiemu, panu Brownowi i doczekał się cytowania przez rosyjską propagandę. Pokażmy film i reakcje w mediach społecznościowych. Tusk ostro o zbożu z Ukrainy. Sikorski oskarża USA w sprawie uszkodzenia Nord Stream 2. Korwin-Mikke podważa zbrodnie Rosjan w Buczy. A teraz Komorowski chce, by Zełenski rozmawiał z Putinem? Co łączy te wypowiedzi? Nasze doświadczenie historyczne, jeśli chodzi o relacje z Rosją, powinno zawsze iść w parze z jakąś gotowością do uchwycenia tej ewentualnie nowej szansy, jaką jest być może w przyszłości jakaś perspektywa pojednania polsko-rosyjskiego, tak jak było z pojednaniem polsko-niemieckim czy polsko-ukraińskim. Ale aby do pojednania mogło dojść, oba kraje muszą być krajami demokratycznymi. Pan prezydent Komorowski w ostatnim czasie udowadnia, że przerąbanie 70% poparcia w 2015 roku nie było przypadkowe. Najwyższy czas, aby czas dziadów w polityce się skończył. Ku chwale ojczyzny. Komorowski gwiazdą rosyjskich wiadomości, które podają, że został skrytykowany za nawoływanie do rozmów pokojowych. Robią mu w Polsce złą prasę? Nic nie szkodzi, jest tylko mięsem armatnim na wojnie informacyjnej. Info żołnierzem Putina. Tusk, chcemy dialogu z Rosją taką, jaką ona jest. Leszczyna, oddajmy Donbas Putinowi, niech sobie to weźmie. Komorowski, Zełenski powinien usiąść do rozmów z Putinem. Rozumiem, że pręży mięśnie. Sikorski, Rosja powinna być w NATO. I oni śmią twierdzić, że PiS jest prorosyjski? Najpierw Sikorski, teraz Komorowski. Tuzy PO, jeszcze macie jakieś wątpliwości co do polityki wschodniej tej partii? Komorowski? Nie znam, ale nagrodźcie go. Jak zakończyć wojnę na Ukrainie? Bronisław Komorowski, polski wąsacz. Ukraina musi siąść do rozmów pokojowych. Sanna Marin, fińska premier. Rosja musi wyjść z Ukrainy. No dobrze, że pan Komorowski to też... niesamowite. Tak. To niesamowite wypowiedzi właśnie. Jak inni reagują? Co mówią?
Czyli ja, to jak reagowano, to widzieliśmy w mediach społecznościowych. Natomiast ja jeszcze zachęcam, żeby państwo sprawdzili na YouTubie inne wypowiedzi pana Komorowskiego. No dobrze, że tutaj nie nazwał Zełenskiego jeszcze szogunem. Jak ktoś nie wie, jak wygląda sprawa z szogunem, zachęcam wygooglować sobie na YouTubie. Światowe media rozpisywały się szeroko, bo w tym tygodniu mieliśmy wywiad z prezydentem, nasza Gazeta Polska, Andrzejem Dudą, na temat nuklearnych ambicji Polski. I tutaj słowa o chęci przystąpienia naszego kraju do programu Nuclear Sharing wywołał medialne zainteresowanie na całym świecie. Możemy tutaj w międzyczasie właśnie pokazać, jak to też było prezentowane na mediach społecznych. Jeszcze wczoraj hashtag z Nuclear Sharing był najpopularniejszym tematem na Twitterze, ale są też tacy, szanowni państwo, którzy najprawdopodobniej tylko, żeby być anty-PiS, powiedzą, że lepiej, żeby Polska broni atomowej nie miała. Po tych słowach wypowiedzianych przez Donalda Tuska w mediach społecznościowych zawrzało. Co prawda nasz kolega redakcyjny Piotr Lisiewicz nazwał Tuska, że jest jeszcze głupszy od Radosława Sikorskiego, ale na Twitterze użytkownicy stwierdzili, że jest on głupszy od poseł Leszczyny, która niejednokrotnie była okrzyknięta dzbanem roku właśnie na Twitterze. I zobaczmy wpisy i dlaczego tak użytkownicy twierdzą. Donald Tusk jest głupszy niż Izabela Leszczyna. Powiedział, że jak PiS dostanie od USA broń atomową, to zbombarduje sędziów. Drwiny Donalda Tuska z ewentualnego uczestnictwa Polski w nuclear sharing. Pan Tusk nie omieszka zabrać głos w każdej sprawie, nawet jeżeli głupio. Zawsze anty-PiS, najczęściej antypolsko. Przypomina pan psa podwórkowego, który poczuwa się w obowiązku obszczekać każdego przechodnia. Działania na szkodę Polski to jego specjalność. Póki takie polityczne monstra zarządzają naszym życiem publicznym, to wolę, żeby nie mieli do dyspozycji broni atomowej, bo z tego mogłoby być coś bardzo złego, powiedział Donald Tusk pytany o program Nuclear Sharing. A to było do przewidzenia. Po ruskiej onucy nie spodziewałem się niczego innego. Sam fakt, że PiS inicjuje rozmowę na ten temat, wskazuje, że myśli perspektywicznie. Tusk i banda z partii Olafa pewnie nie ma pojęcia, czym jest Nuclear Sharing i nim nie dałbym nawet kapiszonów. Tusk nie chce broni atomowej w Polsce w ramach nuclear sharing, bo PiS trafi głowicą jądrową niezależnych sędziów, Senat i demokratyczne samorządy, babci Kasie, sędziego Tuleje oraz wpływającego w lodowatej wodzie imigranta od Łukaszenki Ibrahima. I tak to być szanowni... może Rosjanie użyli jakiejś nieznanej nam broni, która spowodowała, że nagle Tusk, Sikorski, Komorowski zaczęli mówić rzeczy wręcz niesamowite. Sikorski, który dziękuję Amerykanom za zniszczenie Nord Stream, Komorowski, który mówi, że trzeba w Polsce przywrócić demokrację, żeby wojna się wraz z Rosją skończyła. No jakieś takie nieprawdopodobne rzeczy. No i wreszcie Donald Tusk, który uważa, że Joe Biden pozwoli odpalić głowicę atomową sędziego Iwulskiego i Stowarzyszenie Justicja. Trzeba zbadać, bo być może jakiś rodzaj broni został użyty, który akurat trafił w opozycję. Rzeczywiście przy tak poważnej sytuacji, taki poziom niepowagi polityki musi szokować. Bardzo dziękuję. Mirona Hołda, redaktor naczelna mediów społecznościowych Strefy Wolnego Słowa, Telewizji Republika, była moim i państwa gościem, a już za chwilę program Macieja Rusińskiego, który też jest w Sawannach, koordynator klubów amerykańskich, opowie o najnowszych wydarzeniach oczami Ameryki. Dziękuję bardzo.